Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymek, a to są dwie lewe ręce. Dziś mamy wielką przyjemność gościć z nami posłankę z Kutna, członkinię partii Razem, parlamentarzystkę Nowej Lewicy i entuzjastkę transportu zbiorowego i kolei, jak zresztą my, Paulinę Matysiak. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Kłaniam się. Zaczniemy od czegoś bardziej aktualnego. Za chwilę oczywiście przejdziemy do pytań o kolejnictwo, budownictwo i wszystkie inne poważne tematy, jakimi się dzisiaj Lewica zajmuje, ale myślę, że trzeba rozpocząć czymś bardzo świeżym i aktualnym. Były poseł i skądinąd także kiedyś koalicjant Lewicy Janusz Palikot i dziennikarz celebryta Jakub Wojewódzki będą przedmiotem prokuratorskiego postępowania w sprawie podejrzenia nielegalnej promocji alkoholu z zawiadomienia, które zresztą złożył wszystkim nam znajomy aktywista miejski Janek Śpiewak. Pani posłanka się bardzo życzliwie do tych doniesień odniosła i to chyba taki rzadki przykład, kiedy posłanka Lewicy komplementuje pisowską prokuraturę. Stąd chciałbym zapytać, dlaczego tak i o co w tej sprawie chodzi? Ja myślę, że tutaj chyba trzeba patrzeć, czego dotyczą konkretne sprawy, a nie w czyich rękach ta prokuratura jest. Temat w ogóle nielegalnych reklam alkoholu, ale także innych produktów, na przykład papierosów, jest tematem, który różnym organom państwowym wydaje mi się, że jest znany od wielu miesięcy. I dzisiaj mamy taki przykład, kiedy prokuratura w ogóle zaczyna się tym tematem zajmować. Ja w ubiegłym roku do Ministerstwa Sprawiedliwości skierowałam taką interpelację właśnie w tym temacie, w jaki sposób resort zamierza przeciwdziałać temu procederowi. Procederowi, który wydaje mi się, że nam jest całkiem nieźle znany, z którym się spotykamy, wchodząc w różne media społecznościowe, na Facebooku, Instagramie, TikToku, zalewają nas faktycznie zdjęcia czy filmy różnego rodzaju influencerów, którzy pokazują się z alkoholem, którzy tak naprawdę reklamują alkohol, reklamują mocne trunki, w zasadzie śmiejąc się w twarz polskiemu prawu, łamiąc to prawo wprost, bo my nie możemy w Polsce reklamować mocnych alkoholi, dozwolona jest tylko pod różnego rodzaju obostrzeniami reklama piwa. Temu tematowi na przykład była też poświęcona Komisja Kultury i Środków Przekazu na początku tego roku, w styczniu. Komisja i temat, który został zaproponowany przeze mnie i gdzie jasno też wybrzmiało, że ten problem w internecie po prostu jest, a prokuratura niewiele sobie z tego robi. To mówił przedstawiciel UOKiK-u, który na tej komisji zabierał głos. On mówił wprost o tym, że wszystkie sprawy, które do UOKiK-u trafiają, UOKiK nie ma instrumentów, żeby w ogóle coś z tego typu sprawami robić, kieruje do prokuratury, a ona najczęściej to umarza na podstawie wyroku TK sprzed kilkunastu lat, który to wyrok twierdził, że internet nie jest miejscem publicznym. I tak to mniej więcej się kręciło, ale wróćmy do tej interpelacji z ubiegłego roku. Ona została przeze mnie złożona w sierpniu, a odpowiedź przyszła po prawie 200 dniach. Na początku marca tego roku nie dostałam żadnych konkretnych informacji ani o liczbie rozpoczętych postępowań, które rozpoczynają prokuratorzy, ani o liczbie spraw, które zostały skierowane do sądu. Być może teraz ten przykład, o którym pan redaktor mówi, przykład tej sprawy głośnej Janusza Palikota, Kuby Wojewódzkiego, będzie takim zaczątkiem sytuacji i w ogóle podejścia, że ci influencerzy po prostu będą karani za łamanie prawa. Mam nadzieję, że nie skończy się tylko na tych dwóch najbardziej znanych postaciach, no, które robią po prostu olbrzymi biznes reklamując alkohol, ale że prokuratura także będzie się przyglądać wszystkim innym doniesieniom, które do niej trafiają. Ale to musi tak wyglądać, że zajmuje się tym każdorazowo prokuratura, skoro jest to ewidentnie element modelu biznesowego tych platform cyfrowych. Czy na komisji nie można, zresztą a nawet poza komisją, zwrócić się bezpośrednio do platform, żeby po prostu w Polsce stosowały polskie prawo? Ja myślę, że tutaj jest chyba kwestia samego podejścia samych prokuratorów. Wydaje mi się, że to jest oczywiste. Prawo mamy takie, że no nie można reklamować ani wina, ani innych mocniejszych alkoholi i każda osoba, która to robi, po prostu łamie prawo, łamie obowiązującą, uchwaloną ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wystarczy ją naprawdę dokładnie przeczytać, żeby wiedzieć, co należy robić, czego należy unikać, a tłumaczenie się
tak naprawdę wielu firm, wielu koncernów czy wielu influencerów tym, że tak naprawdę te ich posty czy te ich filmy trafiają do zamkniętej grupy odbiorców, no jest po prostu kuriozalne. Zamknięta grupa odbiorców to jakieś wąskie grono znajomych, a nie kilkudziesięciotysięczna na przykład widownia. Tak jest w przypadku właśnie postaci ze świata filmu, ze świata muzyki, czy po prostu osób, które są celebrytami, są znane z tego, że są znane i mają bardzo duże zasięgi na różnego rodzaju platformach. I mam nadzieję, że ta sprawa zostanie potraktowana poważnie i kolejne sytuacje będą w taki sam sposób traktowane i po prostu nie skończy się tylko jakąś nagonką na te najpopularniejsze dwie osoby, bo problem nie polega tylko na tym, że tylko te dwie postaci, Wojewódzki czy Palikot, postępują niewłaściwie, łamią prawo. Takich osób jest po prostu więcej. No, internetowe nagonki, jak wiemy, to nie jest sposób rozwiązania problemu, ale rozumiem, że w tej konkretnej sprawie prokuratura powinna postawić zarzuty. Myślę, że tak. No, skoro toczy się postępowanie, zostaną przesłuchane wszystkie osoby, zostaną zebrane dowody i po przeanalizowaniu tych dowodów, jeżeli będzie taka podstawa prawna, po prostu sprawa trafi do sądu. Ja bym po prostu chciała, żeby w każdej innej sprawie, przy każdym innym zgłoszeniu, a trochę tych zgłoszeń jest, bo znam też osoby, które zgłaszają takie sytuacje, było każda inna sytuacja była traktowana tak samo po prostu poważnie, żeby nie były te sprawy gdzieś odsuwane na bok, nie były umarzane tylko dlatego, że ktoś, prokurator, nie ma wiedzy, nie ma kompetencji, nie chce się zajmować sprawami, które dotyczą enigmatycznego dla tych prokuratorów obszaru, w jakim jest internet. Internet każdy z nas ma, każdy się może natknąć na tego typu treści, także osoby, które w ogóle nie powinny ich widzieć i chciałabym, żebyśmy tę sprawę traktowali poważnie, bo na przykład poważnie traktujemy ten zakaz reklamy w radio czy w telewizji i faktycznie tam takich reklam niedozwolonych nie uświadczymy. To też są informacje, które były podane na tej Komisji Kultury i Środków Przekazu, był przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tak naprawdę te reklamy, które się pojawiają w tych mediach, to te reklamy dozwolone, alkoholi niskoprocentowych, reklamy piwa, żadnych innych nie ma, bo przecież to jest oczywiste, żadna stacja, żadna rozgłośnia radiowa czy stacja telewizyjna nie pozwoli sobie na wypuszczenie reklamy, za którą ją spotka po prostu bardzo surowa kara i też po prostu kara finansowa. W internecie, jak widać, wszystko można, hulaj dusza piekła nie ma i tak naprawdę mamy do czynienia z wolną Amerykanką. Dopóki nie będą karane te osoby, które łamią prawo, dopóty po prostu ten proceder będzie trwał, bo no, w grę wchodzą z jednej strony duże pieniądze, które ci influencerzy też dostają, ale tutaj no, chodzi tak naprawdę o zyski tych wszystkich wielkich koncernów spirytusowych, winiarskich. Przecież nie ma się co łudzić. To są olbrzymie zyski tych firm i one reklamują się po to, żeby po prostu na tym zarabiać. Nie robią tego dlatego, żeby, nie wiem, w jakikolwiek sposób poprawiać swój wizerunek albo nie wiedzą, co robić z pieniędzmi. Robią to w określonym celu. Potrzebują zwrotu z tej inwestycji. Ta reklama jest taką inwestycją, omijają prawo i nie powinny po prostu te podmioty tego robić. No to skoro przy sprawach bieżących jesteśmy, no to nie możemy nie zapytać o konwencję Nowej Lewicy. Wiem, że to trochę nie fair pytać o to posłankę razem, ale zabawmy się na chwilę w klub poszukiwaczy sprzeczności. Kiedy obejrzeliśmy razem z Jakubem tą konwencję, Jakub obejrzał ją pierwszy i napisał mi wiadomość, że gdyby wyłączyć obraz, to momentami miałby wrażenie, że ogląda konwencję Nowoczesnej. A ja na to ripostowałem, że jest gorzej. Ja momentami miałem wrażenie, że oglądam konwencję klubu zachowawczo-monarchistycznego. To znaczy z jednej strony bardzo dużo nostalgii za przeszłością, za czasami Leszka Millera, Marka Belki, to było widać po składzie kolejnych paneli i po tym, kto występował. No, za tym idzie średnia wieku, takie wyraźne 60+. Pewna tytułomania, panie profesorze, panie ministrze, panie prezesie, bardzo krakowsko tam było chwilami. No i chyba to, co najgorsze, taka bardzo hierarchiczna wizja społeczeństwa, gdzie jedyną grupą społeczną, która się przewijała raz za razem i była wzmiankowana przez praktycznie każdego, kto wyszedł na scenę poza Magdaleną Biejat, byli przedsiębiorcy.
Raz tylko pojawili się renciści w wystąpieniu Roberta Biedronia. No i przesłanie było tak, jak przedsiębiorcom będzie dobrze, to wszystkim będzie dobrze. Bogactwo, które oni wygenerują, w końcu skapnie w dół, więc no, było w tym coś w najlepszym razie z socjalizmu z katedra, w najgorszym razie z takiego wiktoriańskiego kapitalizmu, gdyby bogaci byli wspaniałomyślni, a biedni cierpliwi. No i pytanie, czy osoba, która ma wyraziście lewicowe poglądy po takiej konwencji, nie może mieć uzasadnionych obaw, że wspólny blok lewicy jest w gruncie rzeczy blokiem liberalnym? No nie, no na pewno wspólny blok lewicy nie jest blokiem liberalnym, znaczy to mogę zagwarantować na tym bloku, w tym bloku i na tych listach będą osoby o naprawdę lewicowych poglądach, to wystarczy po prostu przyjrzeć się naszej działalności. Co do tej uwagi o Nowoczesnej z początku tego pytania, to może jako ciekawostkę tylko podam, że ja dzisiaj z panami łączę się ze swojego biura w Warszawie przy Nowym Świecie 27 i jeszcze parę lat temu to biuro było siedzibą właśnie Nowoczesnej, więc mam nadzieję, że to może być taka dobra prognoza na przyszłość, że te czasy Nowoczesnej już minęły, mijają, a po nich po prostu przyjdzie razem. Wydaje mi się, że też na tej konwencji to, co najciekawsze, to, co też ważne i to, co też zupełnie szczerze mówiąc jest istotne nie tylko dla takich młodych osób, też osób w średnim wieku, to właśnie te kwestie, które poruszyła posłanka Magdalena Biejat. Ona mówiła bardzo dużo o problemach związanych z mieszkaniami i naszymi propozycjami, też propozycjami, które idą w kontrze do tego, co proponuje ta konserwatywna strona, w zasadzie liberalna, bo z jednej strony i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska mają podobny pomysł rozwiązywania tego problemu, który w żaden sposób nie odbiega od tego, z czym mieliśmy do czynienia przez tak naprawdę ostatnie lata. Nikt nie próbuje w Polsce rozwiązywać problemu braku mieszkań, po prostu rozwiązując kwestię podaży tych mieszkań. Mieszkań musimy po prostu mieć więcej, musimy je wybudować i stąd też ta nasza propozycja budowy mieszkań na wynajem, po to, żeby tak naprawdę mieszkańcy Polski mieli taki realny wybór, czy chcą wynająć mieszkanie długoterminowo, na pewnych jasnych zasadach, czy może chcą to mieszkanie kupić, bo przecież nikt tutaj tego nikomu nie zabroni, ale też z drugiej strony wiemy, że ten proces budowy będzie trwał. Też chcemy tutaj pomóc samorządom w remoncie, w modernizacji ich lokali, które już mają w swoich zasobach. Wiemy, że tych pustostanów jest sporo. Sporo jest takich miejsc, które wymagałyby odświeżania, wymagałyby modernizacji, żeby można było tam po prostu mieszkać w cywilizowanych warunkach. I to jest nasza propozycja, która zupełnie idzie w kontrze do tak naprawdę dopłacania do kredytów, bo no wiemy, czym to się też kończy. Tak naprawdę to się kończy podnoszeniem cen mieszkań, to się kończy tym, że tak naprawdę zyskują na tym tylko deweloperzy i zyskują na tym banki i nie rozwiązuje to tak naprawdę problemu, z którym się po prostu wszyscy borykamy, czy większość osób, tak? W tym momencie tak naprawdę możliwość posiadania mieszkania, czy takiego pewnego posiadania dachu nad głową, to jest dla wielu osób tylko perspektywa zaciągnięcia no po prostu dużego kredytu. Mhm. A to pozwolę sobie podrążyć tą kwestię jeszcze przez sekundę, no bo jak patrzymy na przykład na badania CBOS-u, w ogóle cały szereg badań, no to one wszystkie pokazują jedną tendencję, że lewica ma, mówię o tej trójjednej lewicy razem z nową lewicą, razem ma najbardziej liberalny elektorat zaraz obok Konfederacji. Można powiedzieć, że ma taki par excellence liberalny elektorat, czyli jest liberalny gospodarczo, liberalny światopoglądowo. No i na tej konwencji to też pobłyskiwało w taki sposób, że było wiele mowy o rozdawnictwie, o tym, że świadczenia socjalne no, są po to, żeby kupować wybory, no i że jeśli już, no to usługi publiczne, a nie bezpośrednie dopłaty. To jakby się pani do tego odniosła, no, do tego problemu wędki i ryby? Czy nam potrzeba więcej inwestycji publicznych? Czy nam potrzeba również i 500+, a może na przykład waloryzacji 500+.
Ja w ogóle uważam, że to są sprawy, które się nie wykluczają. Osobiście bardzo nie lubię tego słowa rozdawnictwo. Znaczy, moim zdaniem ono robi bardzo dużo, dużo złego w transferach pieniężnych i takim bezpośrednim wsparciu różnych osób czy różnych grup społecznych. Nie ma nic złego. I tutaj mam takie poczucie, że 500 plus przez te ostatnie lata jasno też to pokazało. Oczywiście w założeniu ten program początkowo Prawo i Sprawiedliwość próbowało sprzedawać tak PR-owo jako taki program, który rozwiąże nasze problemy demograficzne. Tutaj się PiS zdecydowanie przeliczył, bo ten program do tego nie służy. To jest program, który daje wsparcie socjalne, który niweluje kwestie biedy, dzięki któremu tak naprawdę bardzo dużo rodzin mogło stanąć też na nogi. No te dane z początków wprowadzania tego programu jasno to pokazało, na co ludzie wydawali te pieniądze. Nagle się okazało, że są w stanie kupić lepsze jedzenie. Okazało się, że sporo dzieci było w stanie pojechać na wakacje. Zresztą pewnie panowie też pamiętają te dyskusje, które się gdzieś przetoczyły przez różne media, zwłaszcza te no właśnie liberalne, o tym, jaki to jest dramat, że część Polaków nagle pojawiła się na przykład nad polskim morzem. Wydaje mi się, że to akurat dobrze, że część naszych obywateli mogła sobie na taki wyjazd pozwolić, mogła podnieść standard swojego życia, standard życia swoich dzieci. O to chodzi w tym programie. I oczywiście obecnie my dyskutujemy, znaczy nawet nie tyle my, co toczy się po prostu dyskusja przy tych wskaźnikach inflacji od ubiegłego roku, że wartość tego świadczenia no po prostu maleje. Nominalnie tych pieniędzy jest o wiele mniej. Zresztą politycy partii Razem w ubiegłym roku w czerwcu na konferencji jasno mówili, że waloryzacja tego świadczenia jest potrzebna, tak samo jak po prostu innych świadczeń. I mam takie poczucie, że tutaj to nie jest jakiś dziwny postulat dla lewicy, bo wystarczy sięgnąć do naszych propozycji, także rozwiązań ustawowych z ubiegłego roku. My też postulowaliśmy na przykład wprowadzenie drugiej waloryzacji rent i emerytur, żeby ona następowała na początku jesieni, na początku września, bo ta sytuacja z wysokimi cenami produktów i usług, wysoka inflacja dotyka też osób starszych i tej grupy społecznej, więc ja nie mam poczucia, żeby to się kłóciło. Znaczy, to nie jest też tak, że nie można, czy nie należy inwestować w rozwój usług publicznych. Oczywiście należy to robić, to jest obowiązek państwa, ale też nie znaczy to, że nie można wsparcia takiego socjalnego, pieniężnego przekazywać tym grupom społecznym, które tego po prostu potrzebują. Też nie można po prostu iść ze skrajności w skrajność, bo ja mam takie poczucie, że bardzo często właśnie pomijanie rozwoju usług publicznych różnych przychodzi nam łatwiej, kiedy te transfery pieniężne występują, bo łatwiej wtedy powiedzieć: macie pieniądze, załatwcie sobie swoje sprawy sami. Absolutnie nie. Doskonale wiemy, że samo takie wsparcie, czy 500 plus, czy jakiekolwiek inne transfery pieniężne nie rozwiążą tych problemów, z którymi Polacy się po prostu borykają. Dobrze, że padła sprawa inflacji, bo to też chcieliśmy zapytać, czy w klubie Lewicy jest w ogóle zgoda co do tego, skąd inflacja się wzięła? Ja myślę, że tutaj by pewnie, ile osób zapytać, te odpowiedzi padłyby różne. Ja mam takie poczucie, że ten problem z wysoką inflacją, to nawet nie jest poczucie, no to są fakty, jest oczywiście wielowymiarowy. Z jednej strony na pewno będziemy mówić o tym, że mamy do czynienia z niedociągnięciami, jeżeli chodzi o podejmowane działania przez rząd Mateusza Morawieckiego, ale też doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jest też że te przyczyny są o wiele szersze. To są przyczyny geopolityczne. Z jednej strony wojna, która wybuchła na Ukrainie, to są też czynniki związane z wybuchem pandemii i z tym, jak wyglądała sytuacja chociażby na rynku dostaw. To nie jest tak, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który boryka się z wysoką inflacją. Są kraje, w których ta inflacja jest też większa. I oczywiście nie jest to argument za tym, żeby nic nie robić, bo trzeba po prostu pomagać obywatelom, którzy są w po prostu bardzo trudnej
sytuacji. Wiemy, że płace nie nadążają za tym wzrostem inflacji i dla wielu osób no to jest bardzo trudna po prostu i bardzo ciężka sytuacja taka na co dzień, żeby te budżety domowe dopinać, bo przecież nasze wydatki, te comiesięczne wydatki pozostają bardzo często na tym samym poziomie lub bardzo często też na większym. One się nie zmieniają, dlatego że rosną ceny usług. No, nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na nieopłacenie czynszu, niewykupienie biletu miesięcznego, niekupienie zakupów spożywczych i tak dalej, więc tutaj tych działań powinno być więcej. Zresztą z jedną propozycją, o której bym chciała powiedzieć, taką propozycją z mojej działki Lewica też wyszła, bo złożyliśmy projekt ustawy o tym, żeby wprowadzić obniżenie stawki VAT do 0% na bilety w pasażerskich przewozach kolejowych. I tutaj ta propozycja też nie jest jakaś dziwna. To jest rozwiązanie, które wprowadzały inne kraje. Takie rozwiązanie wprowadziła na kilka miesięcy Finlandia. I my po prostu doszliśmy do wniosku, że skoro w ubiegłym roku można było obniżyć VAT na paliwo, można było obniżyć VAT na produkty spożywcze, czemu nie można obniżyć VAT-u właśnie na bilety, z których po prostu mnóstwo osób korzysta dojeżdżając do pracy czy do szkoły? Ja powiem dlaczego to pytam, bo na tej samej konwencji, do której się tutaj obydwaj odwołujemy, przewodniczący Czarzasty powiedział, że inflacja w Polsce jest wynikiem zbyt dużej ilości pieniądza. Występujący przed nim Marek Belka dodawał, że przyczyną wysokiej inflacji w Polsce są zaniedbania Narodowego Banku Polskiego pod przewodnictwem profesora Adama Glapińskiego i zbyt wysoka inflacja bazowa, czyli w gruncie rzeczy znów to samo, zbyt dużo pieniędzy. A następnie, wychodząc z tej diagnozy, że w Polsce pieniędzy jest zbyt dużo, Lewica proponuje dolać tych pieniędzy do najróżniejszych sektorów, do sektora budownictwa publicznego, transportu zbiorowego, do sektora opieki, do sektora żłobków i przedszkoli, czyli budowy tej infrastruktury opiekuńczej, a także powołuje, czy mówi, że powoła wielki program elektryfikacji, gdzie przeznaczy 80 miliardów złotych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na budowę nowoczesnej sieci energetycznej dla całej Polski. Więc ja bym chciał zapytać o to, czy tych pieniędzy w końcu jest za dużo, czy za mało? Czy opowiadacie się za tym, żeby wspierać fiskalnie kluczowe dla Polski sektory, czy jednak chcielibyście tego pieniądza z rynku trochę zdjąć? Znaczy, no o to, co powiedział Włodzimierz Czarzasty, myślę, że trzeba pytać pana marszałka. Nie będę się w jego imieniu wypowiadać. Natomiast no, zdecydowanie uważamy i stoimy na stanowisku, że tych inwestycji, które rozpoczyna państwo, powinno być więcej. Na tej konwencji, tak jak pan redaktor mówił, była mowa o kwestii elektryfikacji, rozwoju sieci przesyłowych. My mamy z tym w Polsce też problem. Zresztą no to właśnie te niezmodernizowane sieci odpowiadają za to, że mamy zahamowany wzrost chociażby odnawialnych źródeł energii. Jako partia Razem, ale też wydaje mi się, że tutaj już przekonaliśmy naszych partnerów do tego, jesteśmy i postulujemy rozbudowę naszego systemu energetycznego o elektrownię jądrową. Tutaj jasno stoimy na tym stanowisku jako Razem, że elektrownia jądrowa jest w Polsce potrzebna i jak popatrzymy też na to, co się działo kilka czy kilkanaście lat temu, to gdyby faktycznie wierzyć różnym politykom z różnych opcji, to ta elektrownia już powinna dawno stać i powinna pracować pewnie od roku czy od dwóch lat i prąd z tej elektrowni jądrowej mógłby już zasilać nasz system energetyczny. Dzięki czemu mielibyśmy po prostu tańszy prąd. Znaczy po to potrzebujemy na przykład elektrowni jądrowej i to jest gigantyczna, zdajemy sobie z tego sprawę, inwestycja, która pochłonie bardzo dużo środków, ale tych inwestycji oczywiście jest więcej. To nie tylko muszą być, na te inwestycje nie tylko muszą iść środki nasze własne, krajowe, budżetowe. Tutaj z pewnością istotnym składnikiem takim rozwojowym będą środki z Krajowego Planu Odbudowy, z pieniądze unijne, na które też czekamy, które na ten moment są zablokowane. Tam między innymi są bardzo duże pieniądze na przykład na rozwój transportu zbiorowego, na zakup nowoczesnego, ekologicznego
taboru, który będzie służył nie tylko w przewozach dalekobieżnych, ale też w poszczególnych regionach, w poszczególnych województwach w naszym kraju. Absolutnie uważam, że tutaj no nie można się bać inwestycji, nie można się bać tego, żeby być odważnym, żeby odważnie nasz kraj modernizować, bo naprawdę w wielu obszarach mamy bardzo dużo do zrobienia. Wystarczy popatrzeć na przykład, jak wygląda dostęp chociażby do takiej podstawowej usługi, jaką jest dostęp do żłobka w bardzo wielu gminach w kraju. Takiego miejsca po prostu nie ma. To są tak naprawdę te elementy dobrej polityki prorodzinnej, takich rozwiązań prodemograficznych, które mogą zachęcać młode osoby do tego, żeby zakładać rodziny, bo one będą wiedziały, że jak zdecydują się na dziecko, to dziecko znajdzie opiekę gdzieś blisko domu, u siebie w gminie. Dobrze, o politykę rodzinną będziemy jeszcze pytać. Będziemy jeszcze pytać o politykę rodzinną. Ja zamknę ten blok ostatnim pytaniem. Czyli w największym skrócie, nie boimy się dużych wydatków publicznych, nie boimy się waloryzowania świadczeń, nie boimy się podaży pieniądza, a tych starszych panów, którzy tym straszą, grzecznie, oczywiście dyskretnie i uprzejmie, ale jednak przenosimy gdzieś w tło, na emeryturę, na dalszy plan. Ja bym w ogóle powiedziała, że my w Polsce, abstrahując już od tej konwencji, nad którą panowie tak się... No cóż, no trochę znęcają. Ja bym powiedziała w ogóle szerzej, że my w ogóle potrzebujemy w Polsce pewnego takiego mentalnego odboomeryzowania naszej rzeczywistości. Znaczy naprawdę, jak ja czytam wielu komentatorów, to są bardzo często też osoby z tytułami naukowymi. Ostatnio czytałam tekst profesora Majcherka o mieszkaniach. To naprawdę łapie się za głowę. Znaczy nam świat cały czas porządkują, układają te osoby, które wychowały się też w poprzednim systemie, bardzo dużo od tego poprzedniego systemu otrzymały, mają dach nad głową, nie muszą myśleć o tym, gdzie będą mieszkać, mają zagwarantowaną, spokojną, bezpieczną starość, mają emerytury z jeszcze poprzedniego systemu, a my młodzi najchętniej według właśnie tych zazwyczaj starszych panów powinniśmy po prostu wziąć się do roboty i zasuwać po 16 godzin dziennie. I ja się w ogóle na taki obraz rzeczywistości nie zgadzam. Świat nie musi tak wyglądać i Lewica też jasno o tym mówi, że ten świat, ta rzeczywistość taka być nie może. A dlaczego tam było tak mało młodych ekspertów i ekspertek? To już trzeba się pytać organizatorów, bo tak jak powiedziałam, to wydarzenie to była konwencja partii Nowa Lewica, gościnnie wystąpiła tam współprzewodnicząca partii Razem, Magdalena Biejat, która dużo mówiła też o naszym wspólnym też programowym postulacie, czyli budowie mieszkań. Marcin? No to będziemy musieli kogoś zaprosić w takim razie z Nowej Lewicy i go odpytywać właśnie na okoliczność tego, na ile te postulaty są faktycznie lewicowe. To tylko ostatnie mikropytanie z tej serii. Czy w takim razie partia Razem poparłaby likwidację składki zdrowotnej dla małych i średnich przedsiębiorstw? Krótkie pytanie, no krótka odpowiedź. Klub poszukiwaczy sprzeczności, kilka sprzeczności znalazł. No dobrze, to tematy, to co, wróćmy to mieszkalnictwo zatem. No to już była seria pytań trudnych i bardzo pod włos, to teraz przenieśmy rozmowę na grunt nieco dla naszej gościni przyjaźniejszy. Propozycja budowy 300 tysięcy mieszkań jest jak najbardziej słuszna i ja ją popieram niezależnie od tego, czy byłoby to finansowane z długu, czy z budżetu centralnego, czy w dowolny inny sposób, gdyby kazać samorządom emitować obligacje, też jestem za tym. To jest naprawdę szlachetna idea. Natomiast mam pytanie o coś, co dotyczy nas dużo bardziej tu i teraz niż budowa 300 tysięcy mieszkań w przyszłej kadencji lub jeszcze za kilka lat, czyli rynek najmu. Jakie są propozycje dzisiaj Razem czy Nowej Lewicy na to, żeby uregulować rynek najmu w Polsce lub zająć się problemem, który dotyka, jak sądzę, wszystkich, nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich tych, którzy w dużych miastach w Polsce dzisiaj mieszkania wynajmują. Od kiedy wybuchła wojna, od 24 lutego minionego roku, czynsze i koszt najmu mieszkania w dużym mieście w Polsce wzrósł między 15, tu mówimy o mniejszych ośrodkach typu Białystok czy Szczecin, to pewnie i 60% to Wrocław czy Warszawa. Co z tym należy zrobić?
Tutaj to jest oczywiście bardzo duży problem i te ceny mocno wzrosły i myślę, że każdy, kto wynajmuje mieszkanie albo nawet jak nie wynajmuje, to pewnie zna kogoś, kto jest w takiej sytuacji i wie, jak te czynsze wzrosły. W sensie i z jednej strony rosnąca inflacja też powoduje to, że właściciele tych mieszkań chętniej ten czynsz podnoszą. Okazało się, że mamy bardzo dużo chętnych na wynajem mieszkania. No właśnie w tej sytuacji, o której pan redaktor mówił, zwłaszcza od poprzedniego roku, pojawiło się bardzo dużo osób, które no też gdzieś muszą mieszkać, muszą gdzieś znaleźć dach nad głową, nieważne czy w pojedynkę, czy z jakimiś innymi osobami. Tych mieszkań po prostu nie ma, a jak są, to są niebotycznie drogie i oczywiście to jest bardzo duży kłopot. Ja mam takie poczucie, to jest jakieś moje osobiste też przemyślenia, że pewnie przydałyby się tutaj jakieś kwestie związane z regulacją samych czynszów, samych też standardów, jeżeli chodzi o zawieranie umów, bo to jest w ogóle też bardzo duży problem. Trochę tu przeskakuję na ten poziom związany z kwestiami demograficznymi, dla których na przykład w naszym kraju rodzi się tak mało dzieci. Jeżeli ja wynajmuję mieszkanie i tak naprawdę może się okazać, że nie wiem, kiedy będę się musiała z niego wyprowadzić, być może za rok, być może za pół roku. W dużych miastach bardzo chętnie zawierane są umowy podpisywane u notariusza na tak zwany najem okazjonalny, że trzeba wskazać, gdzie ktoś jest zameldowany, czy gdzie może się po prostu wynieść, jak przyjdzie właściciel i skończy się na przykład umowa. To jest w ogóle duży kłopot. My w ogóle też nie mamy takiego podejścia, takiego myślenia związanego właśnie z takim długoterminowym najmem. Zazwyczaj te mieszkania są wynajmowane na bardzo krótko albo umowy są po prostu przedłużane co rok czy co dwa lata. Ja przyznam szczerze, że nie znam nikogo, kto mieszka w mieszkaniu i ma na przykład umowę najmu zawartą na, nie wiem, już strzelam, na przykład na 5 lat do przodu. Większość moich znajomych w ostatnim czasie, która wynajmowała mieszkanie, ta, którym nie został podniesiony czynsz, najbardziej martwi się o to, że za chwilę przyjdzie do nich właściciel i im powie, że za moment będą płacić 300 albo 400 zł więcej. I bardzo często dla tych osób to jest już jakaś spora wyrwa w tym miesięcznym budżecie, no bo ich płaca nie wzrosła o te przykładowe 400 zł. Więc wydaje mi się, że tutaj należałoby się nad tym pochylić, ale też nad zabezpieczeniem, jeżeli chodzi o formy zawierania umów, bo to też jest, mam takie poczucie, duży kłopot. Tak naprawdę najemcy są zostawieni sami sobie. Wbrew temu, co można przeczytać w jakichś komentarzach w internecie, na Facebooku czy na Twitterze, bo po prostu widać, jak ten zwłaszcza mocno liberalny komentariat to komentuje, przywołując historię, że jak już wynajmą mieszkanie, to muszą mieć po prostu możliwość wypowiedzenia z dnia na dzień komuś umowy, bo na pewno wprowadzi im się do mieszkania ktoś, kto będzie miał na przykład dzieci. Jakby to był jakiś w ogóle wielki problem, że ludzie mają dzieci, albo że ktoś przestanie im płacić i jakby mieli same tylko takie doświadczenia. W takich sprawach tu powinny sprawnie działać sądy, natomiast no też jasno powiedzmy sobie, no nie można wyrzucić kogoś z mieszkania na bruk, trzeba znaleźć dla kogoś po prostu miejsce. No tutaj wchodzimy już też na te tematy związane z kwestiami na przykład osób w kryzysie bezdomności, tego jak w ogóle działa państwo w tym zakresie. Też mam poczucie, że nie działa i nie ma odpowiednich po prostu polityk. Tak naprawdę młoda osoba najczęściej po prostu, jeżeli nie wynajmuje mieszkania, pewnie często nie wynajmuje, bo nie stać, to po prostu mieszka z rodzicami. My ten wskaźnik młodych osób, które mieszkają u swoich rodziców, mamy naprawdę w Polsce bardzo wysoki, o wiele wyższy Dobrze. Niż w innych Dobrze. Krajach. I to też z czegoś Wiemy po to. Prostu wynika. To zapytałbym pytanie. O jedną szybką, konkretną rzecz z tym związaną. Szereg rządów, przede wszystkim lewicowych rządów, na przykład rząd Jacindy Ardern w Nowej Zelandii, wprowadziły swego czasu nadzwyczajne świadczenie, które miało właśnie pomóc osobom, które
wynajmują mieszkania, świadczenie pieniężne, czasami też skierowane do konkretnej grupy, na przykład dla studentów. Czy to ma sens, czy to nie jest problem, który da się po prostu zarzucić dodatkowym świadczeniem pieniężnym? Znaczy, no ja bym się tutaj zastanawiała, czy studenci to jest ta grupa, która powinna dostawać jakieś dodatkowe świadczenie pieniężne na to, żeby móc sobie wynająć pokój czy mieszkanie. Ja mam poczucie, że tutaj też mamy systemowy problem z tym, że mamy za mało po prostu miejsc na przykład w akademikach i na to, na ten problem państwo też powinno odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to mogłoby być po prostu rozwiązaniem, jeżeli mówimy o tej grupie społecznej. A ubodzy ludzie? Myślę, że tutaj rozwiązanie to jest po prostu pojawienie się mieszkań, a nie dawanie komuś pieniędzy. Znaczy danie komuś w tym momencie pieniędzy powoduje, my jesteśmy czyści jako na przykład samorząd, dostałeś świadczenie, no i sobie szukaj tego mieszkania, tak, żeby po prostu się załapać na te widełki. Wydaje mi się, że tutaj te rozwiązania powinny być systemowe, w tym sensie systemowe, że my po prostu mamy za mało samych mieszkań. Wrzucenie komukolwiek jakiegoś, nie wiem, bonu mieszkaniowego w postaci jakiejś konkretnej kwoty pieniężnej tego problemu nie rozwiązuje, bo skończy się tak, że pojawią się kolejne problemy, bo nawet jeżeli ktoś dostanie jakieś finansowe wsparcie i znajdzie mieszkanie na przykład na obrzeżach miasta czy poza samą miejscowością, no to stamtąd też musi, nie wiem, gdzieś dojechać, dzieci muszą dojechać do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Mamy kolejne problemy w wielu takich miejscowościach, na przykład nie będzie dobrego transportu publicznego albo w ogóle go nie ma. Więc ja mam takie poczucie, że to nie jest rozwiązanie, które jest do przeniesienia na nasz grunt polski w tym momencie. Natomiast jeżeli mamy takie zaplecze mieszkaniowe, zaplecze lokalowe, to oczywiście, w sensie ja nie mówię nie, jeżeli takie rozwiązanie chcielibyśmy wprowadzać na poziomie jakichś konkretnych kryteriów dochodowych. Ci, którzy zarabiają bardzo mało, mogliby takie wsparcie dostać, no ale nie na zasadzie rozwiązania, my tu wam damy 500 zł, a wy sobie znajdziecie w ogóle mieszkanie, bo doskonale wiemy, że jakby to nie rozwiązuje w tym momencie żadnego problemu. Wręcz miałabym nawet taką obawę, że może ten problem w ogóle jeszcze potęgować, bo ci, którzy takie świadczenie mogliby przyznawać, mogliby stwierdzić, mamy sprawę załatwioną, jeden problem odhaczony, jak ktoś sobie nie umie poradzić, no to znaczy, że jest nieporadny. Znaczy, tego bym się po prostu obawiała w tym momencie. Chciałbym zapytać, czy w kwestii przyjęcia ukraińskich uchodźców w Polsce zawiodła polityka publiczna? Bo założenie było takie, że Polacy przyjmą Ukrainki, ukraińskie rodziny z dobroci serca i to się rzeczywiście przede wszystkim w tym pierwszym roku wydarzyło. Dostaną ten dodatek w wysokości 800 zł, to im jeszcze pomoże zneutralizować koszty, no i wszystko skończy się szczęśliwie. Nikt jednak nie pomyślał, że o ten sam, jak już wiemy, wąski i ograniczony zasób mieszkań zacznie konkurować na wolnym rynku dużo większa liczba osób, a co więcej w realiach rosnących stóp procentowych i szalejącej inflacji, tak już na co sama pani posłanka zwróciła uwagę, właściciele tych mieszkań będą mieli dodatkowy impuls, żeby podwyższać ceny, korzystając z tego napływu dodatkowych, zdesperowanych także klientów. No ja znam historię o tym, że we Wrocławiu w jednym pokoju w mieszkaniu w bloku potrafią gnieździć się dwie osoby, dorosła matka z córką i płacić za to jeszcze naprawdę niemałe pieniądze. Czy polityka publiczna wygenerowała dla nas ten problem? Trudno powiedzieć, czy ten problem wygenerowała polityka publiczna, znaczy mamy czynniki zewnętrzne i duży napływ osób, które też zostały w naszym kraju, jakby przez całą Polskę przewinęło się kilka milionów osób, nie wszystkie u nas zostały, natomiast no ta, która została, no to jakby to jest oczywiste, gdzieś te osoby cały czas muszą mieszkać i o ile na początku ta wskazywana przez pana redaktora dobroć serca i to wpuszczenie pod własne do własnego mieszkania, pod własny dach osób, które potrzebowały pomocy, faktycznie się sprawdziło, było nawet to rozwiązanie takie finansowe, które no, pokrywało koszty, powiedzmy, pobytu tych osób. Zresztą u mnie w Warszawie przez kilka miesięcy, pół roku w zasadzie, też mieszkała
matka z dorosłym synem. Oni sobie ułożyli już tutaj życie i się wyprowadzili jesienią poprzedniego roku. Natomiast, no tak, no po prostu ja wyszłam z założenia, że trzeba pomóc, trzeba kogoś przyjąć, zwłaszcza, że mam mieszkanie, ktoś może skorzystać z tego pokoju. Natomiast myślę, że w samym rządzie chyba nikt nie pomyślał o tym, jakie może to długofalowo też przynieść efekty związane z dostępnością, ale też cenami tych mieszkań, lokali na wynajem, no bo to wydaje się po prostu oczywiste, jeżeli będzie więcej osób i więcej potrzebujących i większe zapotrzebowanie na taki towar, na mieszkania na rynku, no to po prostu te ceny pójdą w górę. Do tego dołożyły się problemy z inflacją, dołożyły się problemy związane z tym, że rosły koszty kredytów, więc jeżeli ktoś po prostu ma kupione takie mieszkanie na zasadzie tak zwanej inwestycji, to nagle się okazywało, że te koszty po prostu, które pojawiały się w związku z podnoszeniem stóp procentowych i rosnącym wskaźnikiem WIBOR, przerzuca po prostu na tych, którzy wynajmują to mieszkanie, żeby po prostu samej nie dokładać. I tak naprawdę no te koszty spadają na sam dół, czyli na tych, którzy w tych mieszkaniach są. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś dobrego, szybkiego rozwiązania, bo doskonale też wiemy, że ani nowych mieszkań szybko nie wybudujemy, to też jest proces. Doskonale wiemy, że wolny rynek tego problemu nie rozwiązuje, nie jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie, mimo niektórych komentatorów. Przywoływany pan profesor Majcherek, który uważa, że przecież jest tak świetnie i rynek absolutnie zaspokaja nasze potrzeby. Szkoda, że nie patrzy, że 70% młodych osób mieszka ciągle z rodzicami. Jak popatrzymy na inne kraje, to ten wskaźnik nam spada do 30%. Ciekawe dlaczego, to jest pytanie i zadanie domowe dla pana profesora, więc tu by trzeba było pomyśleć o możliwe, że o innych jakichś mechanizmach i innych po prostu rozwiązaniach. Warto też powiedzieć, że cały czas mamy Ukraińców, którzy mieszkają w warunkach, które są po prostu absolutnie też skandaliczne. Mówię tutaj o tych miejscach takiego zakwaterowania dla dużej liczby osób, mieszkają gdzieś na halach, na jakichś przenośnych łóżkach, w warunkach, no, gdzie trudno mówić o jakiejkolwiek intymności. I cały czas no, po prostu ta sytuacja tak wygląda. Odpowiedź ze strony Prawa i Sprawiedliwości jakiejś wydaje mi się sensownej, jeżeli chodzi o tę kwestię, nie ma. Tutaj być może jakimś rozwiązaniem, to by się trzeba było po prostu nad tym zastanowić, jest kwestia szukania takich lokali na przykład w mniejszych miejscowościach, no ale też sobie trzeba odpowiedzieć, że to chyba nie jest takie proste, żeby kogoś zabrać z dużego miasta i przenieść do mniejszej miejscowości, nawet jeżeli tam będzie mieszkanie, bo przecież te osoby tak naprawdę muszą się teraz tutaj u nas w kraju też same utrzymać, niekoniecznie w małych miastach znajdą ofertę pracy dla siebie, taką, z której będą zadowolone. Więc mamy trochę taki duży problem. Dobrze, ale czy to za dużo oczekiwać od lewicy takiego trochę bardziej bojowego języka, tego ducha Nowego Ładu? Wywłaszczamy spekulantów, wywalamy jakiś fundusz inwestycyjny, zabieramy jakieś grunty ambasadzie rosyjskiej, budujemy miasteczko kontenerowe, nie wiem, stawiamy w błyskawicznym tempie infrastrukturę. No coś takiego, co bardziej przemawia do wyobraźni, do takiego prawdziwego jednak gniewu. No, ja pamiętam, że lewica to jednak zawsze tych kamieniczników naprawdę nienawidziła ze szczerym, prawdziwym, ludowym gniewem. A słyszę od pani posłanki takie no bardzo oczywiście uprzejme pełne grzeczności sformułowania, że trzeba pomyśleć, zastanowić się, no to jest bardzo skomplikowane, odpowiedź przyjdzie w przyszłości, no ale ten kryzys mieszkaniowy w Polsce też nie zaczął się wczoraj i kryzys na rynku najmu nie zaczął się wczoraj. Nie, no pełna zgoda, natomiast jeżeli pan redaktor życzy sobie kogoś z jakimś bojowym nastawieniem, to ja sugeruję, nie wiem, zaprosić Maćka Koniecznego do programu, myślę, że on będzie o wiele bardziej bojowy niż ja, no
Ja mam taki styl, no po prostu nie będę inaczej mówić i nie będę tutaj krzyczeć. Ja się zgadzam z tymi propozycjami, no ale no też bądźmy racjonalni. Zabranie gruntów w ambasadzie rosyjskiej, no też tego problemu po prostu nie rozwiąże. No to jest pewnie fajne hasło i dobra propozycja na poziomie po prostu pewnym takim symbolicznym, tak jak na poziomie symbolicznym ważna była zmiana chociażby fragmentu ulicy, tego skweru, przy której ambasada rosyjska w Warszawie się znajduje. To są oczywiście ważne i potrzebne działania, natomiast no umówmy się, one nie rozwiążą problemu obecności ponad miliona pewnie teraz, może nawet więcej, Ukraińców w Polsce. No nie. Więc tak jak mówię, wydaje mi się, że bardzo dużo samych mieszkań, lokali pewnie by się znalazło w jakichś mniejszych miejscowościach, ale też te dane i historie, które ja też znam z poprzedniego roku, kiedy Ukraińcy przyjeżdżali do Polski, jasno też pokazywały, że część tych osób w ogóle nie chce zostawać w tych miastach średniej wielkości. Bardzo dużo osób kierowało się do tych miast dużych, być może dlatego, że były dla nich, nie wiem, no bardziej znane, że łatwiej może było tam znaleźć pomoc, albo był ktoś znajomy, albo wydawało się, że tam będzie łatwiej po prostu z pracą. Pytanie, czy tutaj nie dałoby rady wprowadzić jakiegoś takiego rozwiązania, natomiast no, ja nie widzę w tym momencie możliwości, jak miałoby to faktycznie wyglądać, więc jeszcze raz polecam zaprosić Maćka Koniecznego. Jakub, chciałeś więcej populizmu po prostu i go nie dostałeś. Dostałeś odpowiedzialną lewicę, która rozważa, liczy i wychodzi z propozycją, kiedy już to wszystko ma rozważone i przeliczone. Ale to ja pozwolę sobie podjąć wątek na poboczu tego, o czym Jakub mówiłeś. Bo tak naprawdę zapytałeś po części o imigrację i o Ukraińców w Polsce, co jest zagadnieniem i dla lewicy trudnym. No bo z jednej strony chcemy pomagać Ukrainie jako państwu, Ukraińcom jako ludziom, a z drugiej strony rozumiemy, że to kosztuje i że rodzi konflikty. Przykładowo, mamy protesty rolników, którzy realnie tracą na tym, że nasz kraj został zalany tanim ukraińskim zbożem. Więc w takiej sytuacji posłanka lewicy, jak na to patrzy, to jej serce jest bliżej kogo? Polskiego rolnika, któremu jest ciężko i który protestuje, czy Ukraińców, którzy muszą upłynnić swoje zboże? Ja myślę, że cała ta historia ze zbożem, która no teraz bardzo mocno wybrzmiewa, tak? Mieliśmy dymisję, podanie się do dymisji ministra Kowalczyka, mamy nowego ministra, który chyba dzisiaj zostanie, tak, zaprzysiężony przez pana prezydenta Roberta Telusa z mojego województwa, z województwa łódzkiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Pokazuje też, jak bardzo PiS dosłownie nawet nie dowozi. Znaczy cała ta historia ze zbożem miała przecież wyglądać inaczej. Mieliśmy być krajem tranzytowym, z którego to zboże z Ukrainy dojedzie do innych krajów, do miejsc docelowych, też do Afryki. I okazało się, że Houston, mamy problem i Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi tego problemu rozwiązać, nie potrafi tego problemu opowiedzieć, mimo że wprost mówiło też rolnikom, że po pierwsze problemu nie ma i nie będzie, żeby nie sprzedawali swojego zboża, bo sprzedadzą je za chwilę po wyższych cenach, a okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Zboża mamy po tak zwaną przysłowiową kokardę, mamy go za dużo, zboże nie wyjechało i wydaje mi się, że tutaj trzeba, pomijam już te kwestie, kto jest faktycznie winny, kto popełnił w ogóle błędy na poziomie resortu, na poziomie jakimś komunikacyjnym, zastanowić się, jak tę sprawę po prostu należy rozwiązać, bo ja się nie dziwię frustracji, no wkurzeniu, tak, rolników, którzy w zasadzie zostali zostawieni samym sobie, zostali po prostu oszukani i możliwe, że będą na tym stratni. W perspektywie mają kolejny sezon i wakacyjne żniwa, które być może będą jednymi też z lepszych. No więc pytanie, co my mamy zrobić z tym zbożem? I absolutnie nie zmienia to faktu, że należało w tej kwestii Ukrainie pomóc, no ale należało jej po prostu też pomóc skutecznie, bo my w ogóle tutaj zachowujemy się na zasadzie, zachowujemy się my jako kraj, jako
rząd zachowuje się tak, że tak, my chętnie tutaj w ogóle pomożemy, a co będzie później, to już w ogóle nieważne. Ktoś inny po prostu pomyśli. I w zasadzie minister Kowalczyk został wystawiony tutaj absolutnie na strzał, zresztą zostaje w rządzie jako jakiś doradca, więc no trudno mówić, żeby go jakieś bardzo wielkie konsekwencje spotkały za jakby niezałatwienie tego tematu. Tutaj dochodzą w ogóle też na przykład inne kwestie. Czyli sprawa, mówi pani posłanka, jest logistyczna, tak? Problem jest natury logistycznej tak naprawdę. To spróbuję skomplikować trochę to zagadnienie, takie zabrać na wyższy poziom trudności. No bo to też jest po części zagadnienie imigracji. Nie tylko z kierunku ukraińskiego. PiS, który retorycznie jest bardzo antyimigrancki, w praktyce no, prowadzi politykę otwartych drzwi. W zasadzie, no, co każdy, kto wsiadł do Ubera ostatnimi czasy, widzi, przybywa osób z Nepalu, z Kazachstanu, z najróżniejszych części świata. No i lewica wszędzie w Europie ma, czy zaczyna mieć z tym problem, no bo powinna wspierać równe szanse dla wszystkich i otwarte drzwi, no ale z drugiej strony więcej imigrantów to jest presja na służbę zdrowia, na mieszkalnictwo, to jest także presja na niższe płace, no bo powstaje rezerwowa armia pracy, ludzi gotowych pracować taniej. I wszystkie te zagadnienia prowadzą do tego, że na przykład pojawiają się lewicowe rządy, które się robią wręcz antyimigracyjne, na przykład rząd Mette Frederiksen w Danii. Z pani punktu widzenia to jest moment na jakiś rachunek sumienia, jeżeli chodzi o emigrację dla lewicy polskiej także? Ale to jest w ogóle bardzo trudne pytanie. Przyznam szczerze, znaczy tak, ja mam takie poczucie, że te kraje zachodnie są też w ogóle w innym punkcie niż my. Tak, zgadza się, że im więcej osób wpuszczamy do konkretnego kraju, tym tak, trzeba rozwijać usługi publiczne, to o czym mówiliśmy, to są też kwestie związane z edukacją, z transportem, kwestie z związane z miejscami pracy. Ja nie mam poczucia, że my teraz mamy jakiś problem z tego powodu. Znaczy mamy oczywiście problemy z jakością usług publicznych, które generalnie gdyby do nas nie przyjechali na przykład Ukraińcy, nadal byśmy po prostu się z nimi borykali, bo one wynikają po prostu też z innych kwestii. Warto podkreślić, że te osoby, które do nas przyjeżdżają, one też przyjeżdżają tutaj i pracują. To nie są chyba dane z tego roku, tylko z końcówki poprzedniego, które mówią o rekordowych wpływach do ZUS-u, jeżeli chodzi o składki. Więc te osoby u nas pracują, odprowadzają składki, więc wydaje mi się, że my generalnie powinniśmy się też z tego cieszyć. Mamy ręce do pracy, nie mamy sytuacji, w której borykamy się z wysokim bezrobociem, wręcz przeciwnie. Te osoby, które przyjeżdżają, chętnie się tutaj asymilują. Nie mamy jakichś większych problemów z tego tytułu, że powstają u nas, no nie wiem, jakieś getta czy całe dzielnice osób, które, no nie wiem, nie są Polakami, nie chcą tutaj mieszkać, nie chcą się integrować. Wydaje mi się, że ten cały proces zachodzi w miarę jakoś spójnie i po prostu bym powiedziała, że jakoś idzie tak naturalnie, bo nie mam poczucia, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości tutaj jakieś programy, które odpowiadają w ogóle na ten problem kierował czy dedykował. Po prostu no mamy w tym sensie fuksa, że nie mamy z tego tytułu żadnych problemów. Natomiast też mam poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość nie zastanawia się w ogóle też nad tym, jakie to może wywołać za chwilę konsekwencje, czy jakie mogą pojawić się z tego tytułu problemy. I do tego oczywiście dochodzi sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, bo oczywiście my ochoczo otwieramy drzwi i wpuszczamy bardzo dużo różnych osób, a mamy cały czas do czynienia z pushbackami na granicy i przepychaniem ludzi na drugą stronę, gdzie no wiemy też, co tam się po prostu dzieje, ile osób też po prostu zmarło, dlatego że nie otrzymało na czas pomocy. My jesteśmy pluralistycznym podcastem, bo nawet w ramach zagadnienia imigracji mamy różne spojrzenia. Mnie
tam, gdzie Marcin widzi politykę otwartych drzwi, ja dużo bardziej skłonny jestem widzieć politykę ostrego drutu i zamkniętych ośrodków, więc co do tego... Jedno drugiego nie wyklucza. Nie, oczywiście, no ale to jest jedno z pól, na których się różnimy i pewnie to samo pytanie zadalibyśmy w radykalnie odmienny sposób. I myślę, że kiedy pani posłanka cytowała te dane o tym, że imigranci dziś i uchodźczy nie z Ukrainy są dla Polski zyskiem netto, to nawet odwoływała się do tych samych co ja publikacji. Ale problem nie jest banalny, bo kolejne badania pokazują, że nastroje antyukraińskie w Polsce rosną lub odwróciwszy to samo stwierdzenie, entuzjazm wobec pomocy Ukrainie i przyjęcia w Polsce Ukraińców słabnie. Jak pani myśli, dlaczego? Ja myślę, że jesteśmy po prostu wszyscy zwyczajnie też zmęczeni tą sytuacją. Jak sobie przypomnimy, jak wyglądały, no nie wiem, nasze działania, czy nasza uwaga rok temu pod koniec lutego, to ja mam takie poczucie, że jakby każdy dzień przynosił kolejne wiadomości z tego, co się dzieje na Ukrainie, z tego, co się dzieje na granicy, z tego, jak wyglądają miejsca użyteczności publicznej w Polsce, jak bardzo oblegane są dworce, ile tych osób jest. Po pierwsze, w tym momencie już raz, że ta uwaga nasza już się po prostu rozproszyła. Już nas nie atakują z pierwszych stron gazet informacje o tym, co dzieje się na ukraińskim froncie. Oczywiście to jest ważny temat, który pojawia się też w mediach, nie mówię, że nie, ale już na pewno nie jest w taki sposób traktowany, jak jeszcze było to rok temu. Nie widzimy osób, Ukraińców, uchodźców, którzy uciekają i szukają bezpiecznego schronienia w takich miejscach jak dworce, takie miejsca przesiadkowe, bo po prostu ten problem naturalnie się rozwiązał. Ci, którzy mieli przyjechać, przyjechali. Nie ma w tym momencie takich bardzo dużych przepływów, potoków tych osób, które by przyjeżdżały tutaj. Wydaje mi się, że też nauczyliśmy się po prostu jakby zarządzać też tym procesem, no ale fakt jest taki, że takie znaczne liczby osób nie wyjeżdżają w tym momencie z Ukrainy. No i tak jak mówiłam wcześniej, no te osoby po prostu zorganizowały sobie tutaj życie. Nawet jeżeli to jest życie tymczasowe, to po prostu gdzieś są pośród nas, pracują. Zresztą chyba każdy, kto wychodzi gdzieś z domu, idzie ulicą, widzi, że po prostu tych osób z zagranicy jest bardzo dużo. Jakby to jest normalne, że język polski na ulicy miesza się z językiem ukraińskim. Ja wsiadając do autobusu bardzo często też słyszę rozmowy po ukraińsku. No te osoby są wśród nas, wyglądają tak jak my. Jeżeli nie będą się odzywać, to my nawet nie będziemy wiedzieć, czy to jest dziewczyna ze Lwowa, z Kijowa, czy to może jest ktoś, kto przyjechał, kiedy mówię o Warszawie, nie wiem, z Piaseczna. Więc mam takie poczucie, że to nie jest już, jeżeli chodzi o ten entuzjazm. Ten entuzjazm opadł, bo po pierwsze nie jest już też tak podsycany przez same media, a poza tym też nasza uwaga ma też swoje ograniczenia. My też mam takie poczucie, że jako ludzie też nie możemy po prostu działać w takim długim czasie przez ponad rok na takim wysokim C. Rok temu pamiętam to takie i wzmożenie i te wszystkie różne zbiórki, pomoc, osoby, które pomagały w wolontariacie, w różnych organizacjach, przychodziły na dyżury na przykład na dworcu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tego już teraz nie ma, chociaż pomoc dla wielu osób też jest potrzebna. Dalej są organizowane zbiórki, ale wydaje mi się, że nie w takiej liczbie różnych materiałów i zbiórki, które są kierowane już na Ukrainę. Natomiast to już nie jest ta skala co rok temu. Znaczy wydaje mi się, że panowie chyba też się zgodzą, że jakby tych emocji takich dużych w nas nie ma. Więc wydaje mi się, że chyba naturalnie po prostu tego entuzjazmu takiego dużego nie ma po prostu.
Ja mam swoją własną teorię tego zjawiska, ale to nie jest czas na jej wygłaszanie. Ale to w największym skrócie, już zamykając ten wątek, bo pierwsza godzina rozmowy za nami, czyli jakieś takie koszmary o Konfederacji dochodzącej do władzy, wzroście radykalnym nastrojów antyukraińskich i wielkich napięciach społecznych na tym tle raczej pani nie dosięgają. Znaczy wizja Konfederacji, która byłaby w rządzie, no to nie jest wizja, która mnie cieszy i której w jakikolwiek sposób kibicuję. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Natomiast no tak, oczywiście, że Konfederacja czy część osób z Konfederacji podsysa pewne nastroje antyukraińskie. Natomiast jak popatrzymy na przykład na to, co w ostatnim czasie mówił chociażby Sławomir Mentzen, to on stara się po prostu od tych wypowiedzi różnych osób, na przykład Grzegorza Brauna, też jasno odcinać, no więc widzimy w sensie, w jaką grę on gra. To, co dla nich jest najbardziej w jakikolwiek sposób, nawet wizerunkowo w tym momencie niebezpieczne, w co można uderzyć, będzie gdzieś odsuwane na bok, nie będzie wyrażane wprost. Zresztą no wystarczy po prostu poczytać ostatnie wywiady ze Sławomirem Mentzenem, bo ja mam takie poczucie, że no to jest naprawdę człowiek, który już nic nie pamięta, nic nie wie, wygasł mu hosting i generalnie w sensie wszystko, o co konkretnego można byłoby go zapytać, on nie potrafi udzielić odpowiedzi. Nikt od niego nie oczekuje, że on ma być ekspertem od wszystkiego. Nie ma takich osób, to jest chyba oczywiste. Natomiast no, pytania o rzeczy, które firmował własnym nazwiskiem, stając na konferencjach kilka lat temu, no chyba są zasadne. Znaczy no, to nie jest jakieś wielkie oczekiwania, że dziennikarz będzie chciał się go zapytać o ustawy Sławomira Mentzena sprzed kilku lat i on żadnej z nich nie pamięta. No, mnie to bawi. Tak pani poseł, zresztą mówiliśmy o tym w tym programie, skwitowaliśmy to krótkim stwierdzeniem Don Stanisława od dalekiej prawicy, ale chciałem jeszcze w tym temacie jedno pytanie zadać, bo jeżeli chodzi o ciężary, jakie się wiążą z wojną, no to one polegają też na tym, że wszystkie kraje wokół nas i my też zaczynają więcej wydawać na obronność. Pamiętam wystąpienia w Sejmie posłów i posłanek Lewicy. Wtedy no, państwo mocno krytykowaliście na przykład zwiększone zakupy, przeliczając cenę jednego myśliwca na to, ile można byłoby z tego zrobić dla służby zdrowia czy dla edukacji. Mam wrażenie, że od tego czasu, po 24 lutego, Lewica się mocno przeprosiła z mundurem i z taką asertywną polityką zagraniczną i nawet punktowała źle rozumiany pacyfizm innych partii lewicowych na Zachodzie. To znaczy, że jak Lewica będzie rządzić, to będzie akceptować wydatki na myśliwce, na czołgi, na zbrojenia? Powiem tak, w ogóle te kwestie związane z obronnością to nie są jakieś tematy, na których ja się jakoś specjalnie znam. Natomiast mnie nie dziwi to, że zmienił się ten punkt ciężkości po tym, co wydarzyło się rok temu, po tym jak okazuje się, że zaraz za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Mam takie poczucie, że to jest chyba oczywiste, że te wydatki na zbrojenia powinny być po prostu większe. Natomiast to już chyba specjalistów należałoby się zapytać, czy te wydatki faktycznie są ponoszone na rzeczy, na sprzęt, który jest nam niezbędny, bo przynajmniej z tych informacji, które ja gdzieś czytam po prostu w mediach, no to głosy są mocno podzielone, że można po prostu te pieniądze wydać efektywniej, można je wydać po prostu mądrzej, a wydaje się, że Ministerstwo Obrony Narodowej zachowuje się jak ktoś, kto w szale wpada do supermarketu i po prostu ładuje wszystko do wózka, byle jak najszybciej po prostu wyjść z jakimiś zakupami. Czy to jest rozsądne? Wydaje mi się, że nie, ale no to już naprawdę trzeba byłoby się pytać kogoś, kto w tych tematach takich militarnych, obronnych po prostu siedzi i wie więcej, bo no tak jak przed nią powiedziałam, no nie można znać się na wszystkim i na kwestiach obronności no ja się po prostu nie znam. Okej, okay, no to przejdźmy do tematu, na którym pani poseł zna się chyba lepiej niż ktokolwiek w Sejmie, a przynajmniej jest z tym najmocniej kojarzona, czyli do transportu, a konkretnie do transportu publicznego. Zadałbym takie pytanie rozprowadzające. Ja osobiście jestem wielkim fanem pociągów, uważam, że to jest najbardziej cywilizowana forma transportu, ale jednocześnie jak myślę o takiej codzienności z polską koleją, to myślę o ogromnych opóźnieniach, to myślę o tym, że mam bilet jednego przewoźnika, teraz
pociąg mi się spóźnił, ale muszę kupić drugi bilet u drugiego przewoźnika, albo nie mogę kupić przez internet, bo nie działa. I to jest doświadczenie przeciętnego Polaka. Chciałby już mieć samochód i mieć to z głowy. Co my możemy zrobić? Jaka byłaby taka piątka posłanki Matysiak, jeżeli chodzi o kolej i o transport publiczny w Polsce? Bo zastanawiałam się nad tym, jakie sprawy byłyby najważniejsze do załatwienia już zaraz teraz i jak w ogóle ten temat ugryźć. Ja zresztą ostatnio przygotowałam takie rozwiązanie, które jest trochę szersze, bo to nie jest 5 rozwiązań, ale 10. Natomiast przede wszystkim ta diagnoza no jest trafna. Znaczy tak, dla wielu osób podróżowanie po Polsce transportem publicznym, transportem zbiorowym, to może być wyzwanie, tak? Delikatnie mówiąc, znamy te historie, natomiast to jest też doświadczenie, które no jest coraz chętniej też wybierane, bo jak popatrzymy na dane Urzędu Transportu Kolejowego, to liczba pasażerów także teraz, na początku tego roku, sukcesywnie rośnie. My chcemy podróżować koleją. Natomiast przydałoby się trochę usprawnień, na przykład takich, jak pan redaktor mówi. Znaczy, ja mam poczucie, że to, od czego należałoby zacząć i co należałoby zrobić, to faktyczna reforma, nowela ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, bo dzięki temu można byłoby sporo spraw załatwić jakby no jedną nowelizacją, poruszyć wiele rzeczy, które dzięki po prostu zmianom w prawie można byłoby ogarnąć. Znaczy, od czego ja w ogóle bym zaczęła? Zaczęłabym przede wszystkim od przygotowania pewnego wprowadzenia pewnego standardu, jeżeli chodzi o minimalną liczbę połączeń. Nieważne, czy kolejowych, czy autobusowych, nad tym należałoby się zastanowić. W tym momencie nie mamy takiego standardu. I bardzo często środki publiczne są wydawane po prostu nieefektywnie, bo na przykład mamy zmodernizowaną trasę kolejową i potem ktoś puszcza na tej trasie, nie wiem, na przykład 4 pary połączeń. Wydaliśmy mnóstwo pieniędzy pozyskanych też z Unii na to, żeby przywrócić kolej na danej trasie. To jest przykład sprzed roku Mielec-Dębica, właśnie na której były 4 pary połączeń i ostatnie było 16. Gdzie w końcu marszałek poszedł po rozum do głowy i od ostatniego rozkładu jazdy na tej trasie jest już kilkanaście pociągów dziennie. Myślę, że po prostu mieli Podkarpackie miało dosyć tego, że jest wytykane przez wszystkich przy każdej okazji palcami, że to jest po prostu skandal i nie tak powinno się wydawać środki publiczne. To samo jest, jeżeli chodzi o transport autobusowy. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, gdzie nie ma żadnych zapisanych minimum. Czyli tak naprawdę jednostka samorządu terytorialnego, organizator przewozów, składając taki wniosek na dotację na te przewozy, może sobie po prostu wymyślić jakąś absurdalnie małą liczbę połączeń, czy nawet połączenie na 1 czy na 2 dni i dostać na to pieniądze. Znaczy, no to jest w sensie... Tak to nie powinno wyglądać. Powinniśmy mieć takie minimum. Według mnie takie minimum to jest 8 par połączeń autobusowych i zakładamy tutaj jasne podejście, żeby można było dojechać z miejscowości do centrum gminy. Z każdej gminy powinno się móc dojechać do powiatu. Powiat powinien być połączony z miastem wojewódzkim. I my na poziomie samej ustawy mamy ładnie zapisane, kto za jaki transport na jakim terenie odpowiada, tylko niestety nie mamy zapisanej żadnego mechanizmu wyciągania konsekwencji, jeżeli na przykład wójt, burmistrz, starosta nie prowadzi takiego transportu. W wielu miejscach kraju nie prowadzi i zazwyczaj ta odpowiedź jest taka, że no, bo my nie potrzebujemy, bo u nas to mało samochody i nie puszczamy tego autobusu. No to jest absolutnie skandaliczna odpowiedź. Nie każdy ma samochód, nie każdy samochód może prowadzić i generalnie nie można doprowadzać do sytuacji, w której po prostu ktoś jest zestawiony samemu sobie. Generalnie
Ja zaraz jeszcze przejdę, co można byłoby usprawnić, ale te rzeczy, o których pan mówił, to są rzeczy, które też można uregulować na poziomie prawnym. Z jednej strony potrzebujemy też ujednolicenia ulg. Ustawa o ulgach, no to jest totalny bałagan. Mamy bardzo różne ulgi w przewozach kolejowych i w przewozach autobusowych. One nie są kompatybilne, co w efekcie doprowadza do sytuacji takiej, że bardzo trudno przygotować jakąś taką wspólną ofertę, którymi się zachwycaliśmy w ubiegłym roku. Mam tutaj na myśli Niemcy i ich tani bilet za 9 euro, w tym momencie za 49, gdzie w konkretnym landzie można było podróżować transportem regionalnym i komunikacją miejską. Na ten moment, jeżeli my nie zrobimy porządku u nas w kraju z ulgami, takie rozwiązanie nie jest w ogóle możliwe do przeniesienia. A oczywiście warto byłoby o takich rozwiązaniach myśleć, bo to jest coś, co zachęca do korzystania z transportu. Kupuję jeden bilet i wszędzie i na terenie... I byłby wtedy jeden bilet? Tak, i wtedy można byłoby takie rozwiązanie wprowadzać i oczywiście to jest rozwiązanie kosztowne, no bo trzeba byłoby do tego dopłacić, ale w tym momencie jakby nie można, bo mamy różne po prostu ulgi. Ten system jest bardzo, bardzo skomplikowany. To, co by się przydało, to kwestia jednej wyszukiwarki połączeń i jeden system sprzedażowy. I to oczywiście nie musi być system, który na przykład przygotuje Ministerstwo Infrastruktury, chociaż mogłoby, ale system, który po prostu będzie dawał możliwość nawet innym podmiotom na podstawie udostępnionych danych takie możliwości czy wyszukiwania połączeń, ale też sprzedaży biletów wprowadzić. Ja kiedy kilka lat temu, chyba dwa lata temu, pytałam się resort infrastruktury o to, dlaczego nie ma takiego rozwiązania, jak jest na kolei, czyli jednej wyszukiwarki połączeń kolejowych dla transportu autobusowego, bo przecież te dane dotyczące przewozów autobusowych mamy. One są albo w starostwach, tam gdzie jest wydawana zgoda na przejazdy, albo w urzędach marszałkowskich. Wystarczy je tylko po prostu zagregować. Minister Weber odpowiedział, że no cóż, niech się tym zajmie wolny rynek. Znaczy, jeżeli ktoś będzie mi mówił, że Prawo i Sprawiedliwość to jest jakaś partia, która jest prawdziwie socjalna, to niech się wsłucha w wypowiedzi przedstawicieli tej partii. Wyszukiwarki nie mamy, więc nie możemy dowiedzieć się, jakim autobusem na drugim krańcu Polski możemy gdzieś dojechać. Zresztą mało tego, to jest też zabawne, bo o tym mówił na którejś konferencji, na której razem dyskutowaliśmy, także minister Andrzej Bittel, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, i on właśnie tam opowiadał swoją smutną historię, jak to kiedyś na urlop pojechał w jakieś góry chyba stołowe i orety poszedł na przystanek, a tam był zerwany rozkład jazdy i on nie wiedział, czy autobus mu przyjedzie. No to sobie myślę, no typie, jak jesteś tym ministrem, to w ogóle weź, zrób porządek. No w sensie opowiadasz takie historie i udało ci się pojechać na drugi koniec Polski i nie widzisz, że takie same problemy będą mieli inni turyści, którzy tam przyjadą, że taki problem mają pewnie... To jest ten ogień, Jakub, którego chciałeś. Nareszcie w temacie transportu on się pojawia, tak. Wiedzieliśmy o co zapytać. Tak. Szkoda, że no dopiero nie, po godzinie. Ogień, pójdę, też nie przesadzajmy. W każdym razie to na pewno by się przydało, bo ja się zgadzam, że tym problemem, który może też odstraszać część potencjalnych pasażerów, jest to, że po prostu to jest bardzo trudne i bardzo skomplikowane. Wystarczy popatrzeć na mnogość przewoźników chociażby kolejowych. Mi się zdarza spotkać takie osoby na dworcach, które stoją przed tym rozkładem jazdy i są po prostu przerażone, bo one chcą gdzieś dojechać, kiedyś wyglądało to inaczej, a w ogóle jak kiedyś kupiły bilet na pociąg pospieszny, to mogły wsiąść w ten pociąg regionalny i nie było problemu, bo bilet był honorowany. No teraz skończyłoby się po prostu wystawieniem mandatu, trzeba byłoby kupić inny bilet i tak dalej, więc to jest oczywiście problem. Czyli mamy już teraz, ja powiedziałam o trzech rzeczach, mamy ten standard minimalny połączeń, mamy porządek z ulgami, mamy wyszukiwarkę i system sprzedażowy jako trzeci punkt. Myślę, że to, co nad czym trzeba w ogóle myśleć i wprowadzać takie rozwiązania, to są rzeczy, które w tym momencie są pilotażowo testowane w niektórych gminach. I mówię tutaj o takim transporcie szytym na miarę, czyli tam, gdzie nie puścimy takiego rejsowego autobusu, bo jest za mało mieszkańców, ale mieszkańcy dalej mają jakieś swoje potrzeby transportowe, bo muszą się dostać, nie wiem, do lekarza, do specjalisty, raz na jakiś czas muszą pojechać na zakupy.
To jest takie rozwiązanie, które jest takim transportem na żądanie. Umawiam się, dzwonię, przyjeżdża po mnie po prostu jakiś mniejszy bus, który też zbiera pasażerów, który funkcjonuje w całkiem sensownych godzinach. W tym momencie prowadzi to na przykład gmina Wierzchowo w województwie zachodniopomorskim i tam na przykład ten transport dni powszedni działa od godziny 6 do 22, w weekendy od 9 do 20, więc naprawdę bardzo fajnie, jak potrzebuję pojechać do lekarza albo potrzebuję pojechać gdziekolwiek i załatwić coś w urzędzie, zadzwonię i przyjedzie po mnie auto. To jest właśnie takie rozwiązanie na tereny, gdzie mieszka mało osób albo są rozproszone, gdzie potrzebujemy tym osobom pomóc. To jest też niezwykle istotne ze względów właśnie demograficznych. My się jako społeczeństwo starzejemy. Za chwilę będziemy mieli, za kilkanaście lat będziemy mieli o wiele więcej osób, które na przykład, mimo że mają prawo jazdy, nie będą już mogły prowadzić swojego auta albo nie będą w stanie, a cały czas będą potrzebowały załatwić swoje sprawy. I myślę też, że przydałoby się rozwiązanie związane z pieniędzmi. Ja w swojej tej dziesiątce nazwałam to po prostu subwencją transportową, trochę tak na wzór subwencji oświatowej, która oczywiście jest niewystarczająca i jest za mała, natomiast subwencja transportowa, która byłaby kierowana do powiatów, jako do tych jednostek, które są w stanie sprawnie zorganizować transport na swoim terenie między poszczególnymi gminami. Gminy są po prostu za małe i dzięki temu po prostu można byłoby, dzięki takiemu systemowi takich znaczonych pieniędzy, które można wydać tylko na transport, nie na nic innego, zapewnić ten minimalny dostęp do transportu tam na dole. To jest taka piątka, która mi w tym momencie przychodzi do głowy, bo oczywiście tych kwestii związanych z transportem i rzeczy do rozwiązania jest o wiele więcej. My też często tutaj na lewicy mówimy, zresztą przygotowujemy z posłem Wiesławem Szczepańskim ustawę w tym zakresie, na przykład o tym, że spółkę PKP PLK należałoby przekształcić w agencję rządową na wzór Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ ona w tym momencie, kierując się tylko zyskiem, będąc notowana na giełdzie, tak naprawdę to nie jest podmiot, który działa na rzecz tak naprawdę pasażerów. Każda modernizacja, każdy remont. Czyli zrenacjonalizować PKP, dokonać uspołecznienia. Tak, można to tak określić, można też po prostu to nazwać przekształceniem w agencję rządową. Ja to zawsze tłumaczę, bo to jest dla niektórzy po prostu nie wiedzą, o co tak naprawdę w samym tym pomyśle chodzi. Tłumaczę to bardzo prosto. Wyobraź sobie, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest spółką akcyjną. I generalnie utrzymanie dróg, po których jeździmy, różnych dróg, nie tylko autostrad i ekspresówek, kosztuje bardzo dużo pieniędzy. No więc generalnie, skoro kosztuje bardzo dużo pieniędzy, to może niektórych tych dróg nie opłaca się utrzymywać, bo tam jeździ za mało samochodów, za mało osób, że to jest bez sensu. Czy ktoś w Polsce słyszał o tym, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chciała zamknąć jakąś drogę? Przecież w tym kraju to by po prostu tych ludzi na taczkach wywieźli. A okazuje się, że jak myślimy na przykład o kolei, to dzieje się to nagminnie. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość powie, że nie zamyka żadnych linii, ale na przykład zmniejszamy prędkość do 0 km, tak? I nic tam nie będzie jeździć. Albo wygaszamy popyt. Świetnie opisał to zresztą cały ten mechanizm Karol Tramer w swojej książce Ostre cięcie. Więc generalnie to myślenie o transporcie publicznym, transporcie kolejowym jest u nas postawione na głowie. Widać to też, jeżeli patrzymy na wydatki, które idą z budżetu krajowego, jak one się przekładają. Miliardy złotych, setki miliardów złotych idą na budowę nowych, przeskalowanych dróg autostrad i dróg ekspresowych, gdzie na kolej, w tym momencie w programie Kolej Plus i w programie tym prezydenckim przystankowym mamy zapisane jakieś, nie wiem, może 13 miliardów złotych versus tych 130 miliardów na drogi, na budowę dróg. Więc widać, gdzie i na czyim pasku chodzi minister infrastruktury. Minister, z którego się śmieje, że ma asfaltowe serce, który lubi otwierać nowe drogi i który chyba rzadko siedzi i wsiada do pociągu. No ostatnio go widziałam w pociągu, w sensie widziałam zdjęcie, nie że samego pana
pana ministra, więc generalnie jakoś tam pewnie wie, jak ten poziom w środku wygląda, ale wydaje mi się, że to jest też problem, z którego wynikają inne problemy, że po prostu politycy i decydenci bardzo rzadko z tego transportu korzystają. Oni jeżdżą limuzynami rządowymi, oni siedzą w samochodzie, za okien tego samochodu oglądają świat, więc dla nich najważniejsze jest to, żeby droga była w ogóle prosta, żeby nie miała dziur, żeby można było szybko przejechać. W sensie wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli, żeby nasi ministrowie i politycy chętniej korzystali z transportu publicznego, to ten transport by też lepiej wyglądał, bo jednak no, chętnie by się pochylili nad mankamentami i rzeczami, które należałoby po prostu poprawiać. Zmuszenie polityków Prawa i Sprawiedliwości do przesiadki na pociągi miałoby też tę zaletę, choćby w przypadku pani premier Szydło czy pana ministra Macierewicza, że byłoby mniej zagrożeń dla innych uczestników ruchu drogowego wtedy i byłoby mniej kraksji wypadków z ich udziałem. Ale gdy PiS buduje taki wielki projekt jak CPK, to również leje się nań zewsząd krytyka. Że za duży, że niepotrzebny, że trzeba będzie ludzi wywłaszczyć, zniszczyć całe wioski. Że jest wioski. Komunizm. Tak. Ja bym chciał zapytać zatem o stosunek do takich wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które obecny rząd próbuje uczynić swoimi projektami flagowymi. CPK, dobrze czy niedobrze? No to jest w gruncie rzeczy projekt przede wszystkim kolejowy dzisiaj. Ja bym powiedziała, że dobrze. Generalnie trudno mi jest ocenić ten komponent lotniskowy i lotniczy, bo na tym transporcie jakoś tak dobrze się nie znam. Tu by się trzeba było pewnie podpytać tych, którzy na tym się znają, chociaż jak z tego też co ja czytałam, to już od wielu lat postulowano o przeniesienie ruchu lotniczego z Warszawy gdzieś poza Warszawę. I tutaj też widzę pewien potencjał dla lotniska po prostu CPK, po prostu zniknęłoby całe lotnisko Chopina z Warszawy i to jest też myślę, że jakaś wielka szansa dla samego miasta, co zrobić. Powinno zniknąć Okęcie z Warszawy? Wydaje mi się, że tak. Znaczy ja tutaj mówię za głosami tych ekspertów i tych opinii, z którymi się gdzieś zapoznawałam w mediach. O tym mamy clickbait już do tego nazwy odcinka. Poprzednich rządów. I tak jak mówię, załóżmy, że to lotnisko przenosimy na ten grunt Baranowski, do CPK-u, do którego przecież będzie przy tej nowej linii kolejowej bardzo łatwo też dojechać. Mamy olbrzymi teren w środku miasta, który można naprawdę sensownie dobrze zagospodarować. Ale zostawmy ten komponent lotniczy, bo faktycznie ten projekt CPK-owski to przede wszystkim szprychy kolejowe i taki rozwój i duża inwestycja infrastrukturalna, jeżeli chodzi o kolej dużych prędkości. Powiedzmy, że dużych prędkości, bo te parametry będą trochę mniejsze niż te, które gdzieś tam są zapisane w tych różnych zapisach unijnych. I z tego, co mi wiadomo, właśnie też po to, żeby można było te połączenia też zamawiać i dotować ze środków budżetowych. Przy kolejach dużych prędkości państwo nie może takich umów zawierać, to musiałyby być pociągi czysto komercyjne, więc pewnie też o wiele droższe. Takie pociągi jak Pendolino, to są pociągi komercyjne, do których państwo nie dopłaca, a przynajmniej nie dopłaca oficjalnie. I myślę, że to dobrze, że powstaje kolej o większych parametrach, że powstaną te nowe linie kolejowe. My mamy z tym kłopot z rozbudową naszej sieci infrastrukturalnej, raczej te poprzednie rządy ją mocno zwijały i też mam poczucie, że no to jest też taki projekt, który umożliwia nam faktycznie taki rozwój też naszego kraju, podobny do innych krajów, do Włoch, do Francji. Kolej dużych prędkości funkcjonuje na przykład w Maroko. Nie rozumiem, dlaczego przeciwnicy uważają, że my w Polsce nie możemy szybko jeździć, nie możemy jeździć nowoczesnym taborem i szybko się przemieszczać między poszczególnymi miejscowościami. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o ten komponent kolejowy, to ja po prostu jestem całym sercem na tak. Zbliżamy się do końca, więc o ile ty, Marcinie, nie masz jeszcze jednego ostatniego pytania. Ja mam ostatnie pytanie, ale takie również z gatunku tak, nie.
Coraz więcej miast wymyśla propozycje, której na imię darmowe bilety, darmowy transport, darmowy tramwaj, darmowy autobus. To jest sprawiedliwość społeczna, smart city, czy słaby pomysł, który zdezeluje transport publiczny? No właśnie to jest takie pytanie, na które trzeba trochę chyba więcej odpowiedzieć niż tak czy nie. Ja, jeżeli mam się trzymać tych wytycznych pana redaktora, to powiem, że nie. Uważam, że za transport powinniśmy płacić, ale oczywiście powinniśmy płacić mało. Jak popatrzymy na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w poprzednim roku w różnych miastach, to te ceny wzrosły naprawdę niebotycznie. Ten transport powinien być tani. Mam poczucie, że tak naprawdę bezpłatny transport jest wprowadzany głównie w jakichś mniejszych miastach, nie w dużych ośrodkach. Ostatnio z taką propozycją wyszedł poseł Krajewski, że w Warszawie powinien taki transport być bezpłatny. Uważam, że jest to absolutnie nie do zrobienia. Jasna, czytelna, jednoznaczna odpowiedź. Ja też uważam, że w Warszawie na tyle przy obecnych cenach biletów wprowadzenie darmowego transportu nie jest jeszcze koniecznością, ale może to jest ta opinia, za którą posypią się na mnie gromy. Że powiedziałem coś jeszcze dobrego przy okazji o prezydencie Trzaskowskim, to już jest w ogóle naruszenie wielu tabu. Zbliżamy się do końca. Ja w ogóle będę oddalał się na święta, na moje rodzinne ziemie odzyskane. Chcę się upewnić, że pani posłanka nie chce oddawać ich Republice Federalnej Niemiec. Nie, nie chcę. Nigdy nie chciałam. Była taka kontrowersja przez chwilę. Ale zanim się oddalimy na zasłużony odpoczynek, to tradycyjny w naszym programie segment, czyli rekomendacje, co warto przeczytać, obejrzeć, czego posłuchać, w których to dzisiejszych rekomendacjach oddajemy głos naszej gościni. Dobrze, to ja powiem o może dwóch rzeczach. Jedną pokażę. To jest książka Łukasza Drozdy, Dziury w ziemi, patodeweloperka w Polsce. To jest książka, przez którą wczoraj zarwałam noc. Zostało mi jeszcze kilkanaście stron do końca i czyta się ją, no można powiedzieć, że nawet z wypiekami na policzkach, chociaż no to nie jest jakaś pozytywna lektura, bo ta diagnoza jest dość przykra, natomiast warto wiedzieć, jak to wygląda, czym ta patodeweloperka jest, bo myślę, że większość z słuchaczy się spotkała, nawet jeżeli nie zna tego pojęcia. A druga rzecz to serial, który oglądam, The Last of Us. Jeszcze go nie skończyłam oglądać. Myślę, że wszyscy, że panowie to już go mają za sobą. Proszę mi nie spoilerować, co się tam wydarzy. Bardzo mi się ta historia podoba. Ja w ogóle lubię takie dystopijne historie, dystopijne krajobrazy. No i to jest coś, przy czym można spędzić czas. W sensie ani książka, ani serial nie jest pozytywny, chociaż mam nadzieję, że ja trochę dzisiaj uśmiechu przyniosłam w tej rozmowie. Starałam się. O, jak najbardziej. Bez tym gust mamy podobny, bo my też zawsze załamujemy słuchaczy trudnymi i bolesnymi tematami. Byliśmy prekursorami w polskiej scenie podcastowej, jeśli chodziło o wojnę w Jemenie. I recenzowaliśmy tutaj. I The Last of Us, dokładnie. I również komplementowaliśmy. A książki jeszcze nie czytałem, ale mam zamiar, bo trzeba sypać sól na polskie rany, żeby się nie zrosły błonom podłości. To ja wiem jeszcze, o czym powiem. A propos tej książki. Będzie rozmowa u mnie w podcaście, miała być reklama, z autorem, z Łukaszem Drozdą. Nie wiem jeszcze kiedy, na pewno po świętach, więc też zapraszam do siebie. U mnie odcinki są krótsze. Jak się podcast nazywa i gdzie go można znaleźć? We wszystkich serwisach streamingowych, nazywa się Paulina Matysiak Podcast. Nie ma takich długich odcinków, bo to może być zachęcające dla kogoś. A i zniechęcające do tej rozmowy. Wiele ręce są za długie, polecamy podcast pani posłanki. Tak, gdyby ktoś się wymęczył w dzisiejszym odcinku, a chciał krótszej formuły, to wie, gdzie ją znaleźć. A my, to powiedziawszy, najserdeczniej dziękujemy za spędzone z nami no już blisko 90 minut dzisiaj. To był bardzo przyjemny czas. Mówisz. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Spokojnych, wesołych świąt. I co? I chyba samych dobrych chwil, żeby było lepiej w tym naszym kraju, co? Tak, żeby scenariusz The Last of Us nie zrealizował się za szybko. Dziękujemy za tę bardzo rozmowę. Bardzo słuszne i zbożne życzenia. Tak. Pozostał na ekranach, gdzie sprawdza się tak dobrze. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. My z naszymi słuchaczami i słuchaczkami widzimy i słyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego pani posłance. Również do usłyszenia. Dziękuję.